Dwóch panów Mirosławów dziś jako gości występuje Radia 5. Pan Mirosław Orłowski, wójt gminy Prostki, witam. Dzień dobry państwu. Dzień I pan Mirosław pan. Sawczyński, Eucki i no, ogólnoregionalny społecznik kolejowy. Witam również. Witam serdecznie. A spotykamy się, no i pierwszy temat, który chciałbym poruszyć, to nowy element wystroju prostek, który się pojawił kilka tygodni temu niedaleko dworca jadące koleją chociażby do Białego Stoku można zobaczyć mowa tu o pewnej lokomotywce ja tą lokomotywkę z dzieciństwa to nazywam Basia ona później stała przy dworcu w Białym Stoku teraz trafiła do prostek jaka jest historia właśnie trafienia tej lokomotywki do prostek jak to się stało że ona się w prostkach znalazła No sympatycznie że ma już imię myślę że nie będziemy jej zmieniać bo moja żona to też Barbara także Myślę, że już to imię dla lokomotywki tu dzięki panu mamy. Natomiast króciutko chcę powiedzieć, że podzieliśmy taką informację od ludzi dobrej woli. Zresztą było to kiedyś i marzenie Wójta Prostek i nie tylko, kolejarzy naszych, żebyśmy w Prostkach stworzyli takie małe muzeum. Wrócili do historii, do korzeni, bo Prostki były słynniejszym węzłem kolejowym od Ełku, a bardzo znaczącym w rozwoju kolejnictwa między właśnie na trasie Prostki, Ełk, Kęczyn, Kaliningrad. Myślę, że do tej historii warto wrócić, bo to już no, to dzieje. Bardzo i ważny teren kolejowy, bo akurat tam przebiegała granica i granica kolejowa również. Tak jest. I był taki pomysł, żeby właśnie elementy, które jeszcze nam pozostały w tej historii, Pokazać młodzieży, pokazać młodym pokoleniom, i dzięki tutaj przychylności i jakby współpracy z panem Adamem i Mirosławem Sawczyńskimi, braćmi pasjonatami kolejnictwa, udało nam się nawiązać kontakt właśnie z panem Mirosławem Zaborowskim z Białego Stoku, który akurat tą słynną basie stojącą przed dworcem w Białym Stoku musiał uprzątnąć ze względu na Zabrać ją stamtąd ze względu na remont dworca. Dostał takie wymówienie umowy. Udało mi się dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu skojarzyć firmę Polomarket, bo szukaliśmy miejsca i doszliśmy do wniosku, że będzie to bardzo takie ładne miejsce wyeksponowane, a że nie mamy tam własnego gruntu, a są to grunty właśnie firmy Polomarket w proskach tego fajnego sklepu. Skojarzyć z panem Kazimierzem Rupińskim, właścicielem działającym na naszym terenie, w dużych przedsiębiorstw produkcji Kruszywa. Lokomotywa jest... Została przewieziona, Był to bioro, bardzo, się dosyć trudny element logistyczny, prawda? Ale dzięki y, kierownikom wspaniałym właśnie od pana Kazimierza Rupińskiego, którzy zajmują się transportem ciężkim, udało nam się bardzo sprawnie to uczynić. Bardzo właśnie im dziękuję, sekretarzowi gminy, panu Mirosławowi Sawczyńskiemu i panu Adamowi, bo oni tutaj podpowiedzieli, jak to zrobić, jaki jest potrzebny. No i mamy tą atrakcję, którą będziemy obudowywać w najbliższym czasie to spotkanie. O tym powiemy. Tylko do może... Spotkanie właśnie przedstawicieli Polomarketu, pana Rupińskiego i gminy, jak szczególnie w okresie wakacyjnym i w przyszłości mogłaby ta lokomotywka służyć społeczeństwu. O pomysłach Podkreślę. sobie powiedzmy, powiemy, ale ja chciałbym pana Mirosława Sowczyńskiego zapytać o historię tej lokomotywki. Cóż to jest za pojazd? No to jest Bo to też dosyć ciekawa historia. Tak, to jest lokomotywka wyprodukowana w Niemczech firmy Borzing w 1918 roku. Właściwie ma 100 lat. Ona jest związana z mazurami? To znaczy, ona bezpośrednio nie jest związana, ale. Ale takie lokomotywy tu jeździły? Tak, jeździły, można powiedzieć, że wszystkie koleje normalnotorowe posiłkowały się kolejkami wąskotorowymi w czasie budowy. Były takie odcinki bardzo nieprzyjazne, nieprzychylne po prostu dla transportu samochodowego, dla tak zwanych dawnych furmanek, co sprzęt dowoziły. No i trzeba było szybciuteńko kolej wąskotorowo przed puścić i ta ciuchcia tak zwana dowoziła elementy kolei normalnotorowej. Ta lokomotywka jest naprawdę historyczna, utrzymana w bardzo dobrym stanie, i co mnie bardzo satysfakcjonuje, że człowiek, który kiedyś był na kolejce wąskotorowej, kiedy ja jeszcze pracowałem, no tak po prostu oprowadziłem go. I w ramach tego, co on ujrzał we mnie jako tego pasjonata, i, i, i podziękowanie to mówię pani Sawczyńskiej, panie, panie Damie, bo razem żeśmy rozmawiali, jeżeli będzie możliwość. Żeby ta lokomotywka tu została, proszę działać. No i z tych wszystkich ofert yy, my żeśmy. Dostali, jakby ten glej, żeby ona właśnie była w prostkach. No, musimy powiedzieć, że w pewnym sensie uratowaliście przed złomowaniem tak, ten jest... sprzęt, bo było takie zagrożenie. No, wiadomo, obecny właściciel, poprzedni właściciel dostał przykaz, żeby ta lokomotywka zniknęła z, z przed dworca w Białymstoku. Nie bardzo miał co z tym zrobić. No, i było takie zagrożenie, że ona trafi po prostu na złom. Tu się okazało, że trafiła do prostek. No i dobrze. No i teraz, panie wójcie, o tych planach, co zamierzacie z tym eksponencją? na tym zrobić, jak to obudować, jakie są plany w prostkach. Mam nadzieję, że ta lokomotywa zostanie w Polskach już na zawsze. Wprawdzie jest własnością prywatną. Gmina nie wydała złotówki, bo różne były takie domysły, plotki, że wójt wydał na to 125 tysięcy. Nawet oświadczam, nie wydaliśmy złotóweczki z wyjątkiem przemieszczenia się sekretarza gminy do Białegostoku, bo trzeba było skoordynować tam już na parkingach, na placu, przed dworcem, żeby bezpiecznie... Można było ją podnieść, za co no, jeszcze raz dziękuję tu i panu Mirosławowi Sawczyńskiemu, i panu sekretarzowi, bo była, był to, było to trudne przedsięwzięcie. A możemy powiedzieć, kto jest właścicielem? Właścicielem tej y, lokomotywy w tej chwili jest y, firma, czy też y, pan Kazimierz Rupiński, jego firma zakupiła to tą lokomotywę, a zdeponowała jakby w prostkach sentymentu też, ale też i dla potomnych, dla historii. Mam nadzieję, z nadziei na to, pan Kazimierz, że będziemy ją dobrze wykorzystywać, dobrze obudowywać. Pomysły chcemy, żeby służyła społeczności, była taką atrakcją. Mam nadzieję, że tutaj zaskoczymy też naszych mieszkańców, turystów. Bo widzę, że wiele osób się zatrzymuje, fotografuje i lokomotywkę, ale też robią sobie wspólne zdjęcia rodzinne na właśnie tle tej lokomotywy, która jest no pięknym zabytkiem i takim majstersztykiem, myślę, technicznym też. To na pewno. Także początki takiej historii prostek i przywracania historii kolejowej w prostkach już się pojawiły. No i coraz więcej tych jest. Ja chciałbym wspomnieć chociażby fontannę, która w centrum prostek działa chyba od roku, prawda? To też zasługa m.in. pana Sawczyńskiego, m.in. właśnie pana Wójta. Byliśmy na otwarciu tej fontanny. Ona też w pewnym sensie związana z koleją jest. Tak. Tak, no jest to takie wspólne, taka dzieło. taka historyczna fontanna, Chusty tak. Powiem. Historyczne. Bardzo tutaj dziękuję za zaangażowanie stowarzyszeniu Nasze Prostki pod przywództwem pani Heleny Pękiewicz i współpracy pani Moniki Niedzielewskiej, bo udało nam się właśnie stworzyć coś, co myślę, jest takie nietypowe i piękne miejsce w tym miejscu ci, którzy nie potrafili od, odpoczywać inaczej, jak tylko z butelką, no niestety, ale po wybudowaniu tej fontanny były obawy, że będą się dalej tam spotykać, jest czysto, pięknie, schludnie i nawiązujemy do historii. Bitwy pod prostkami do historii kolejnictwa, bo no, muszę powiedzieć, że powie... tory, na których tak? stoi, z, z których między innymi pewnym elementem jest, są tory tej naszej Fontanny szyny. pochodzą, szyny, yy, pochodzą z 1864 roku. To jest chyba trzy lata tylko przed tak. y, właśnie uruchomieniem kolei yy, prostki Ełk kęczyn To jest historyczne, tak, słuchawe. Jeżeli można jeszcze dodać, to ja tutaj za pośrednictwem Radia 5 chcę podziękować dla polskich linii kolejowych PKP Wełku to oni stanęli na wysokości zadania gdzie zawsze wspierali nasze działania społeczne i piękny prezent ufundowany dla Gminy Prostki właśnie z tymi. To no mówimy tak. o szynach, które są w fontana, przy, wmurowane w pewnym sensie, wmontowane w fontannę. To zapraszamy do obejrzenia tym, kto, tych, którzy nie widzieli. Również kolejkę zapraszamy, a ta fontanna to stoi przy takim wejściu. Wejściu na takie bulwary, które są nad rzeką Ełk w prostkach, niedaleko plaży. No i, i w ten sposób przenosimy się do kolejnego wydarzenia, które już niedługo będzie miało miejsce czyli Dni Prostek. I bitwa pod prostkami. Zacznijmy od bitwy może, bo to takie bardzo spektakularne wydarzenie, to już, która dziesiąta bitwa będzie. Tak, dziesiąta. Ale po raz pierwszy w historycznym miejscu, gdzie to się faktycznie odbywało. Dziesiąta inscenizacja bitwy pod prostkami. E, przypomnę, że bitwa została rozegrana 8 października 1656 roku. E, no i, i bardzo to jest wydarzenie mocno osadzone w historii. E, przypomnę, że że to jest okres potopu szwedzkiego, a była to zwycięska bitwa Oręża Polskiego i między innymi będziemy ją, tą inscenizację będzie prowadził nam pan pułkownik Jacenty Ordowski Chorągwi Husarskiej z gniewu, no a pan pułkownik właśnie będzie reprezentował jego mości Hetmana Gosiewskiego, który Dowodził wojskami właśnie pod prostkami. 1 lipca, bitwa, rekonstrukcja tej bitwy, wojska szwedzkie i Rzeczpospolitej oborga, obojga narodów oraz tureckie zmagały się pięć godzin. No ta bitwa, chyba ta rekonstrukcja nie będzie pięciu godzin trwała no myślę że w przyszłości o tym pomyślimy ale nasza będzie trwała około półtorej godziny z pokazami też później sztuki żołnierskiej z Szwedzi tego okresem. byli wyposażeni w sześć dział te działa również będzie strzelanie z dział tak w tym tak roku. zapraszamy no co roku jest. Zapraszamy też i z małymi dziećmi, ale dla bezpieczeństwa, żeby się nie e, wystraszyły e, na tym początku, kiedy będzie się rozgrywała sama kulminacja bitwy, żeby troszeczkę w oddali. W pięknej sceneli to rozegramy. E, po raz pierwszy będzie to nad e, rzeką Ełk, bo do tej pory w okolicach gimnazjum w Polskach to rozgrywało. No i zaznaczamy nad rzeką Ełk w miejscu, gdzie faktycznie ta bitwa się odbywała, w kierunku na Bogusze. Tak jest. No i o bulwarach, które Pan wspomniał, no to tak pięknie nazwane, ale marzeniem moim jako wójta było przywrócenie rzeki prostkom, która była zarośnięta, zaniedbana no i od paru lat służy społeczności. Mamy piękne miejsce takie rekreacyjno-sportowe. Będziecie mogli Państwo je zobaczyć. Właśnie w tamtych miejscach będziemy mieli ustawione też opłaty, oprócz bitwy, która będzie rozgrywana za rzeką, a przed rzeką będą rzemieślniczy, gawieć rzemieślnicza z gminy i powiatu ełckiego. I tu pan Adam i Mirosław Sawczyńscy pięknie to robią, bo sami są też artystami rzeźbiącymi w korzeniach i nie tylko. Panie Mirosławie, parę zdań na ten temat. Oto pan na przyjaciele. Ja tu chciałem podziękować dla pana wójta, bo jest tam bardzo naprawdę satysfakcja dla nas, że jesteśmy partnerami i możemy pewne rzeczy realizować, gdzie przez kilkadziesiąt lat, 25 lat, żeśmy spostrzegali pewne rzeczy, które można przenieść na miejscowość prostki dla samorządu. Ale co chcę powiedzieć, że państwo budujecie, w tej chwili tworzycie właściwie taki piękny zakątek nad rzeką, cała infrastruktura. I dodatkowym takim elementem wszystkich ludzi, którzy przyjadą na bitwę, to będzie przejście tym zabytkowym można powiedzieć mostkiem na drugą stronę. To będzie też naprawdę jedna z lepszych takich z lepszych elementów, które dodają uroku tego miejsca. Bo to jest jakby panorama się roztacza. Także roku. warto sobie zarezerwować czas. Przypomnę, bitwa pod prostkami 1 lipca, ale trochę wcześniej rozpoczynają się dni prostek 29 czerwca. Co prawda, nie w samych prostkach. Tak, ale ja tu nawiążę jeszcze z zaproszeniem takim na bitwę i na całe dni prostek, że Sama bitwa to najpierw msza święta godzina 12, a przypomnę z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. W tej mszy zauczestniczą też inne formacje, między innymi Piłsudczycy, jak też inne wojska z historii Polski, które miały jakby wielki wpływ na to, że to w tej chwili jesteśmy państwem niepodległym serdecznie zapraszam. Pomszy przemarsz ulicami Prostek, nad rzekę, przeprawa przez mostek, o którym tu ten historyczny pan Mirosław Sawczyński wspomniał. No i sama bitwa myślę, że będzie na co popatrzeć z okazji tego, że to dziesiąta inscenizacja chcemy państwa. Mieszkańców, turystów, e, zaprosić. Muszę powiedzieć, że. Także w że... pewnym sensie jubileuszowa i tak zapraszamy jest. gorąco. Czasu mamy mało, a ja chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, co będzie 29. Panie Wójcie, to tak szybko, to już nie, nie Wełku. To nie, już nie w wełku, Ale parę lat temu pomyśleliśmy też tak, żeby zainaugurować Dni Prostek koncertami w kościele w Ostrym Kole. To też świątynia z okresu Potopu Szwedzkiego. Dokładnie to z roku 1667, ale została odbudowana 11 lat po bitwie pod Prostkami, bo w okresie bitwy pod Prostkami ten kościół został spalony. Jest to przepiękny zabytek drewniany Jeden z niewielu w Polsce, który był budowany bez gwoździ. I tam pięknie brzmi muzyka. Tę muzykę będziemy mogli usłyszeć 29. Tak jest. I wystąpi dla Państwa zespół z Białego Stoku kwartet imieniem Aleksandra Tansmana w składzie czteroosobowym, skrzypce, altówka, wiolonczela. Myślę, że do tego wystroju drewnianego, tej kultury budownictwa będzie to coś pięknego i strawa dla duszy. To zapraszamy, o tym jeszcze na pewno będziemy mówić. Pan Mirosław Sawczyński i Pan Mirosław Orłowski byli dziś gośćmi LED. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.